tym filmie pokażę Ci ustawienia, które niszczą telefon, przez co Twój telefon zwalnia, no i bardzo szybko rozładowuje się bateria. Te ustawienia są w każdym telefonie z systemem Android. Ja pokażę Ci, jak te ustawienia odnaleźć i jak je wyłączyć. Oglądaj film do końca, a teraz zaczynamy. Na początek klikamy w ikonę koła zębatego, aby przejść do ustawień systemowych telefonu. I pierwsze szkodliwe ustawienie jest pod zakładką Google, więc klikamy zakładkę Google. Kolejno wybieramy zakładkę Wszystkie usługi. Następnie przesuwamy stronę nieco niżej i wybieramy zakładkę Urządzenia i udostępnianie. Kolejno wybieramy zakładkę Urządzenia. No i na tym widoku mamy ustawienie, które jest domyślnie włączone w naszym telefonie. No i oczywiście odpowiada za, jak widzimy tutaj, szukanie urządzeń w pobliżu. Jak widzicie poniżej, możemy zauważyć, mamy aktywną ikonę, która właśnie nas informuje, że ten proces cały czas trwa i ten proces działa 24 godziny na dobę. Więc ten proces spowalnia nasz telefon, dodatkowo szybciej rozładowuje naszą baterię. Więc tego nie chcemy, więc aby wyłączyć właśnie to ustawienie, szukanie tych urządzeń w pobliżu, klikamy właśnie w ten suwak. Aby przejść do kolejnego ustawienia, również klikamy ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych. I teraz szukamy zakładki, która może znajdować się w różnym miejscu w telefonie, w zależności od modelu telefonu i wersji systemu Android. Więc aby każdy z Was mógł szybko odnaleźć tą zakładkę, to skorzystamy z wyszukiwarki w ustawieniach. Więc klikamy ikonę lupy powyżej i w polu wyszukiwania wpisujemy taką frazę jak w pobliżu. I poniżej w wynikach wyszukiwania powinniśmy mieć taką zakładkę jak skanowanie urządzeń w pobliżu. Wybieramy tą zakładkę. Kolejno raz jeszcze klikamy skanowanie urządzeń w pobliżu w tą zakładkę. I na tym widoku mamy kolejne ustawienie, które również jest domyślnie włączone w naszym telefonie i skanuje urządzenia w pobliżu. Jak możemy tutaj przeczytać, że telefon wyszuka urządzenia w pobliżu, a następnie wyświetli nam w panelu powiadomień na belce informacje o odnalezieniu takiego urządzenia. Więc ten proces również działa w tle, spowalnia nasz telefon, no i oczywiście dodatkowo obciąża naszą baterię i szybciej ją rozładowuje. Jak możecie zauważyć poniżej, mamy tutaj informację, że telefon będzie skanował w poszukiwaniu urządzeń, nawet jeśli Bluetooth jest wyłączony. Więc jak widzicie, tutaj to ustawienie działa 24 godziny na dobę i drenuje naszą baterię. Więc jeżeli chcemy coś przesłać przez Bluetooth, no to wtedy włączymy tą funkcję, prześlemy, a następnie ją wyłączymy. Dzięki temu po prostu telefon nie będzie po prostu dodatkowo obciążony przez 24 godziny na dobę. Więc tutaj również wyłączamy to skanowanie urządzeń, klikając właśnie ten suwak na górze. Następne ustawienie, które powinniśmy wyłączyć, śledzi nasze płatności telefonem i wysyła nam oferty na podstawie właśnie tych płatności. Więc aby przejść do tego ustawienia, klikamy ikonę koła zębatego. Kolejno wybieramy zakładkę Google. Następnie wybieramy zakładkę Wszystkie usługi. Przesuwamy teraz stronę nieco niżej i wybieramy zakładkę Ustawienia aplikacji Google. Kolejno wybieramy zakładkę Google Wallet. Tutaj ładują nam się ustawienia kolejnej strony. Następnie klikamy w ikonę naszego zdjęcia profilowego w prawym górnym rogu. Teraz wybieramy zakładkę poniżej o nazwie Ustawienia aplikacji Portfel. No i przesuwamy tą stronę na sam dół. No i na tym widoku mamy zakładkę o nazwie Aktualizacje i oferty. I jak możemy przeczytać poniżej, to ustawienie odpowiada za wysyłanie do nas wyjątkowych ofert, promocji i aktualności na temat funkcji portfela. Mówiąc inaczej, ta funkcja, to ustawienie po prostu śledzi nasze wszystkie płatności telefonem, a następnie na podstawie tych płatności wysyła nam właśnie różnego rodzaju tutaj oferty i reklamy. Oczywiście taki proces działa cały czas w tle, no i oczywiście spowalnia nasz telefon. Więc jeżeli tego nie chcemy, to klikamy po prawej stronie właśnie ten suwak, aby wyłączyć właśnie to ustawienie.
No i zostało nam ostatnie ustawienie, które najbardziej rozładowuje baterię w telefonie i spowalnia nasz telefon. Aby odnaleźć to ustawienie, również klikamy ikonę koła zębatego, aby przejść do ustawień systemowych. I teraz musimy odnaleźć zakładkę, która może znajdować się w różnym miejscu telefonu, w zależności od wersji tego telefonu i oczywiście modelu. Więc teraz, abyście mogli szybko odnaleźć tą zakładkę, to skorzystamy z wyszukiwarki właśnie ustawień. Więc na górze klikamy ikonę lupy w ustawieniach, a następnie w polu wyszukiwania wpisujemy skanowanie, taką frazę. I poniżej w wynikach powinniśmy mieć właśnie wynik skanowanie Wi-Fi. Klikamy właśnie w taką zakładkę. No i na tym widoku mamy zakładkę o nazwie skanowanie Wi-Fi. I to ustawienie pozwala wszystkim w zasadzie aplikacjom na używanie Wi-Fi w celu dokładniejszego wykrywania lokalizacji. No i tutaj mamy jasno napisane, że ta funkcja działa nawet gdy Wi-Fi jest wyłączone. Więc nawet jeżeli wyłączysz Wi-Fi w telefonie, to w zasadzie wszystkie aplikacje mogą ciągle skanować w poszukiwaniu oczywiście sieci Wi-Fi, co taki proces mocno obciąża nasz telefon, spowalnia ten telefon, ponieważ to są kolejne procesy, które w telefonie odbywają się w tle, no i mocno obciążają naszą baterię. Tego również nie chcemy, więc po prostu wyłączamy. No i to samo dotyczy właśnie skanowania Bluetooth. Również jeżeli mamy tą aplikację poniżej, to wyłączamy oczywiście takie skanowanie, takie pozwolenie dla aplikacji. Natomiast jeżeli nie macie skanowania Bluetooth poniżej do wyłączenia, to wracamy się o jeden widok i tutaj powinniśmy mieć właśnie zakładkę skanowanie Bluetooth w polu wyszukiwania. Klikamy w taką zakładkę i wówczas telefon Wam odnajdzie tą zakładkę tak, abyście mogli właśnie wyłączyć również skanowanie Bluetooth w Waszym telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!